W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się stacji lutowniczej Sugon T21. Zapraszamy. Stacja cechuje się mocą 120 W. Operuje zakresem temperaturowym między 100 a 450 stopni Celsjusza. Do lutowania bez ołowiu, jak i ołowiu, jest idealna. Co do osiągu zadanej temperatury, to kwestia kilku sekund, przeważnie między 3 a 5 sekund. Co by nie było, jest to świetny czas od włączenia do zgłoszenia gotowości do pracy. Co ciekawe, standardem staje się obsługa trzech grotów, bowiem stacja obsługuje od C115, C210 do C245. Niesamowita uniwersalność. W temacie temperatury warto powiedzieć, że stacja nie tylko pozwala dokonać zmiany z poziomu przycisków znajdujących się na froncie urządzenia. Posiada też przyciski na kolbie. Nie dość, że możemy zmienić temperaturę na większą bądź mniejszą, to możemy też zatrzymać podgrzewanie grotu. Co ważne, stacja pamięta o zapisanym ustawieniu nawet pomimo odłączenia jej z sieci. Sugon zastosował w tym modelu ciekawe rozwiązanie dotyczące podstawki do kolby. Kąt nachylenia kolby w uchwycie jest możliwy do regulacji. A co najlepsze, nawet jak przesadzimy z ustawieniem kąta, to grot jedyne co napotka na swojej drodze to gumową podkładkę, która jest na szczęście wysokotemperaturowa. Genialna szczotka do czyszczenia grotów, o której już wspominaliśmy. Sugon ma naprawdę genialną szczotkę i trzeba o tym głośno mówić. Konstrukcyjnie ciekawie. Ale to nie wszystko. Stacja posiada wskaźnik dostarczanej mocy do grotu i jest on liniowy. Fajny bajer informujący nas o aktualnej ilości dostarczanej mocy. Zatrzymując się przy menu, wybieranie opcji odbywa się z użyciem głównego przycisku zasilania, jak w poprzednim filmie. Każdy srebrny przycisk ma przypisaną do siebie funkcję, a wywołanie jej odbywa się z uprzednim użyciem głównego przycisku zasilania. W celu uzyskania jak najlepszych efektów podczas lutowania polecamy dokonania kalibracji temperatury. Nie zapomnij o pocynowaniu grotu i o użyciu termometru do pomiaru temperatury grotu. Uzyskamy wtedy wyjściową temperaturę jak najbardziej zbliżoną do zadanej na stacji. Warto wspomnieć o pamięci temperaturowej. Możemy sobie ustawić aż 3 zapisane temperatury. W momencie, kiedy wybierzemy sobie interesującą nas temperaturę, wystarczy przytrzymać odpowiedni przycisk, channel 1, 2 bądź 3 i stacja dokona zapisu ustawienia. Hej, jeszcze zanim przejdziemy dalej, wspomnijmy o tym, że cała stacja lutownicza jest poprawnie uziemiona. Nic kompletnie nas nie zaskoczy. W ostatniej części filmu pokażemy Wam, jak wykonać modyfikację stacji Sugon T21, tak aby ściągacz do grotu wykrywał jego zmianę i odłączał dopływ prądu do grzałki. Oczywiście wszystkie zmiany wewnątrz stacji wprowadzajcie na odłączonym od zasilania urządzeniu. Nie kombinujcie też ze stacją w momencie, kiedy nie czujecie się pewni swoich umiejętności. Po rozkręceniu stacji widzimy, że metalowa część uchwytu od kolby jest podłączona przy pomocy jednego przewodu do płytki sterującej stacji. Aby stacja odłączała prąd w momencie zmiany grotu, wystarczy połączyć ściągacz z owym przewodem od uchwytu kolby. Najłatwiejszym sposobem jest owinięcie żyły przewodu wokół gwintu śrubki i wkręcenie jej z powrotem w plastik od obudowy. Metalowa śrubka skutecznie będzie przekazywać sygnał do metalowego ściągacza od obudowy. Aby przewód nie stracił swojej ciągłości w momencie skręcania obudowy, zalecamy dokonania małego wyżłobienia w plastikowej obudowie, dzięki czemu przewód zostanie skutecznie umiejscowiony w nim i nie zostanie przerwana jego ciągłość.
Zatem podepnijmy naszą stację do prądu oraz podepnijmy do niej kolbę razem z grotem. Sprawdźmy rezultat zastosowanej przez nas modyfikacji. Jak widzimy, w momencie instalacji grotu stacja identyfikuje go, natomiast nie rozpoczyna grzania i czeka we wstrzymaniu. Dopiero w momencie odciągnięcia grotu od ściągacza stacja rozpoczyna grzanie i jest gotowa do pracy. Bajecznie prosta modyfikacja. Zachęcamy do subskrypcji i śledzenia nas na mediach społecznościowych. Chcesz wiedzieć więcej? Interesują Cię nowości? To wszystko tylko u nas.